Sędzią głównym dzisiejszego spotkania jest Rumun Constantin Dimilescu. Partnerami jego są Nicolae Georgescu na linii i Maximilian Popescu. Ładna parada Kakarisa. Widowiskowy lot w powietrzu. Tersanidis. Justek, który także ma niewielki staż w reprezentacji narodowej. Zadebiutował w pierwszym spotkaniu tegorocznym w meczu z Luksemburgiem. Występ Szewczyka, który przed chwilą miał piłkę, stał pod znakiem zapytania, także leczył kontuzję. Boniek. Kusto, Boniek. Szybkie tempo akcji. Tutaj Dejna czatował na piłkę. A więc pierwszy rzut rożny dla polskiego zespołu w tym spotkaniu. Piłkę ustawia Marek Kusto. Nawałka tam w bramce przeszkadza troszeczkę Kakarisowi. I niewiele brakowało, aby Szarmach zmusił do kapitulacji bramkarza greckiego. Kusto zawędrował teraz tutaj na przeciwległą stronę boiska. Ten silny, porywisty wiatr troszeczkę niesie piłkę i chyba dlatego wyszła ona poza bramkę grecką. Rezultat bezbramkowy. Grecy, jak mówiłem, są przeciwnikiem zdolnym do spłatania figla. W tym roku rozegrali już dwa spotkania międzypaństwowe. Między innymi zremisowali z finalistą Mistrzostw Świata Austriakami i także przegrali z zespołem Czechosłowacji w Salonikach, wówczas, kiedy rozgrywaliśmy mecz w Luksemburgu. Lato, atakowany przez Ravusisa. Interwencja Krastasa. Justek, Lato, Boniek, po lewej stronie ma Latę. Teraz Grzegorz Lato, obok niego Szarmach. Szarmach, boczna linia pola karnego. Kusto i chyba piłka wyjdzie poza boisko. A więc meczu Polska-Grecja w Poznaniu, meczu międzypaństwowym towarzyskim. W pierwszych minutach rezultat bezbramkowy. Zdaniem wielu fachowców bramkarz grecki Kakaris mógłby grać w czołowych zespołach europejskich. Zobaczymy, czy tę opinię potwierdzi podczas dzisiejszego spotkania. Dejna. Teraz Nawałka. I kontratak drużyny greckiej. Faulowany Tersanidis. I teraz skrzydłowy Mavros, bardzo szybki, dobry drybler. To była pierwsza próbka w tym spotkaniu jego możliwości. Papaionau, jeden z najstarszych zawodników greckich występujących w ogóle w reprezentacji.
Kusto. Polacy momentalnie rozbiegają się na swoje pozycje. Idą szóstką. Kusto wychodzi teraz na pozycję. Bonik podaje do Laty. Tam jest Szarmak. I na spalonym nasz reprezentacyjny napastnik. Niepotrzebne są te gwizdy poznańskich widzów. Decyduje przecież moment podania. Szarmach nie musi być wysunięty przed linię obrońców. Wystarczy, że stoi równo z nimi. Wówczas także jest na spalonym. Dejna i Papa Jonał. Lato. Po prawej stronie Kusto. Właśnie do niego adresuje Lasto piłkę. Szymanowski. Boniek. Żmuda wysuwa się do przodu. Atak pozycyjny zespołu polskiego. I teraz kontra Greków. Powstrzymana jednak przez naszych reprezentantów. Tersanidis. No, trzeba podkreślić, że piłkarze greccy są bardzo szybcy. Na pewno jest to przeciwnik dużo, dużo trudniejszy niż pierwszy przeciwnik w tym roku naszej reprezentacji, zespół Luksemburga. A oto Kostrzewa. Ardizoglu idzie na przebój, tam Justek. I znowu Kostrzewa. Justek, Boniek, Żmuda. Szewczyk. Niedokładnie i szansa dla Greków. Dosyć desperacka interwencja Josifidisa. To było bardzo dobre zagranie Bońka, który wypuścił Szymanowskiego, dublującego akcję skrzydłowego. I kolejny rzut rożny dla zespołu polskiego. To już jest trzeci w tym spotkaniu. Rezultat 0-0. Na polu bramkowym czwórka zawodników. Pomiędzy Grekami ustawiony Nawałka. Mocno podkręcona piłka. Jeszcze akcja Polaków. Teraz wybicie jednak takie uwalniające zespołu greckiego. Szewczyk. Żmuda. No, Grecy ograniczają się jednak do obrony własnej połowy boiska i czyhają na kontrataki. Kerastas, prawy obrońca. Teraz Anastasiadis. Kusto, który częściej w tym pierwszym okresie przebywa po prawej stronie boiska. Dobry zwód, ma obok siebie Nawałkę. No ale dośrodkowanie nie najlepsze. Tiros. Szansa na szybki atak. Szarmach.
Daleko po lewej stronie Lato, tutaj Dejna. Po prawej stronie Kusto, wysokość pola karnego. Dośrodkowanie Dejna i... Takaris chyba tam dotknął piłki. Wydawało się, że Kusto za długo zwleka z tym dośrodkowaniem, jednak dobrze wyczekał, podał dosyć dokładnie. Próba interwencji obrońców greckich i Kakaris wspaniale lewą ręką wybija piłkę na róg. Czwarty rzut rożny dla zespołu polskiego. Teraz Boniek potrafi strzelić z dystansu. Tam jest Szarmach. Szewczyk, duży tłok. Trudno znaleźć lukę i błąd bramkarza Kakarisa. I Lato strzelcem pierwszej bramki w meczu Polska-Grecja. No dziwnie zachował się bramkarz grecki. Podkreślałem to na początku meczu, że uchodzi za silny punkt swego zespołu, ten 24-letni piłkarz. Lato podkręcił tę piłkę. Nie najlepiej ustawiony bramkarz grecki, jak gdyby troszeczkę zdezorientowany, przepuszcza ten strzał sygnalizowany z dalszej odległości do bramki i w 11 minucie Polska obejmuje w meczu z Grecją prowadzenie. A Lato zdobywa 33. bramkę w swej karierze reprezentanta Polski. Kakaris miał przecież już udane interwencje, zwłaszcza ta na krótko przed puszczeniem tej fatalnej bramki. Tym razem jednak nie popisał się. Dzisiejszy mecz rozgrywany jest piłkami firmy Adidas. To strzewa teraz. Ratuje swój zespół. To był zaskakujący strzał. Papa Jonał strzelał troszeczkę zza obrońców polskich. To strzewa był zasłonięty, mógł nie widzieć. Dobra szybkość Kusty. Dejna. Linia pola karnego. Po prawej jest Lato. Dejna. Wydawało się, że będzie zagrywał do Laty. Teraz podaje do Kusty. Kusto był... Nie był jednak na pozycji spalonej. Dzisiejsze spotkanie jest rozgrywane piłką, jakimi będą grane mecze podczas Mistrzostw Świata w Argentynie. To są firmy Adidas Tanga, przygotowane specjalnie na Mistrzostwa Świata. Szarmach, Kusto, po lewej stronie wychodzi na pozycję Justek i Kyrastas. Ależ mocno podkręcona ta piłka posłana przez Bońka. Wydawało się, że jest to podanie bardzo niecelne. Tymczasem piłka niemal idealnie spadła na nogę partnerowi. Szewczyk. Anastasiadis. Papa Jonał. Odskoczyła mu za daleko piłka. I Nawałka, który właśnie ma za zadanie kryć indywidualnie rutynowanego Greka. Podanie do Laty. Po lewej stronie Dejna i Szarmach. A więc czwórką atakujemy przed pole Greków. I piąty rzut rożny dla zespołu polskiego. No więc od pierwszej minuty tego spotkania Polacy atakują z dużym rozmachem, szybko, w miarę pomysłowo. Gdyby jeszcze może celniej podawali w ostatniej fazie tych akcji, zwłaszcza Kusto miał tutaj kilka niecelnych podań. Kusto. Nie najlepsze piąstkowanie Kakarisa. Papa Jonał. Teraz Szymanowski. Obok niego Kusto. Lato. Osaczony przez trzech Greków. Mavros. Lewoskrzydłowy, głęboko cofnięty na własną połowę boiska. I Nawałka. Dużo swobody mają w strefie środkowej boiska nasi reprezentanci. Boniek. Tersanidis.
jedyny zawodnik Panathinaikosu w reprezentacji Grecji. Szymanowski, obok niego Mavros, Szewczyk, no nieporozumienie z lat. Szymanowski. Papajonał, od niego rozpoczyna się większość akcji zespołu greckiego, to jest taki grecki Dejna. Ale większość tych akcji naszych rywali kończy się w strefie środkowej boiska. Przed meczem fachowcy, szefowie naszego banku informacji, m.in. Bernard Blaut, twierdzili, że właśnie najgroźniejszą formacją drużyny greckiej jest druga linia i że właśnie decydujący bój w tym spotkaniu toczyć się będzie w strefie środkowej boiska. Jak na razie nasza druga linia w składzie Boniek, Dejna, Nawałka spisuje się dużo lepiej. Teraz Dejna ataku na bramkę przeciwnika. Ravusis. Anastasiadis. Papajonał. Nawałka. Dejna. Lato. I out dla drużyny polskiej. Dejna, Szymanowski, odbita piłka od obrońców, Szarmach, Dejna i druga bramka, kapitalny strzał Dejny, tuż przy słupku, świetnie zachował się także Szarmach, te brawa zawodnika polskiego Dejny to także dla partnera, który momentalnie zagrał po tym kiksie obrońcy do Dejny i w ten sposób pada druga bramka. Oto odbita piłka przez Firosa. Szarmach zagrywa piętą do Dejny. Dejna zrozumiał intencję, wszedł w tempo, zrozumiał intencję swego partnera. Płaski strzał silny tuż przy słupku i Polska prowadzi w Poznaniu w meczu z Grecją 2-0, a mija w tej chwili 18 minuta spotkania. Ostro rozpoczęli nasi reprezentanci do spotkania. Ciekawe, jak teraz zachowywać się będą Grecy. Obrońcy greccy jednak popełniają sporo błędów. W rozważaniach przedmeczowych mówiło się właśnie, że ta formacja nie jest najsilniejszą w drużynie naszych przeciwników. Szymanowski, Mavros obok niego, Dejna, Mavros, Galakos i kontratak zespołu polskiego. Dobre tempo akcji zespołu czerwonych, bo w takich kostiumach grają się Polacy. Kusto i kolejny róg. Przewaga Polaków, jeżeli chodzi o rzuty rożne, jest już dosyć duża. Boniek. Dejna. Nie, to nie był Dejna. To Władysław Żmuda, nasz środkowy obrońca, zdobył trzecią bramkę.
Mówiło się o tym już dosyć dawno, że Żmuda zaczyna się specjalizować w takich częstych, ofensywnych wyjściach do przodu z piłką, w atakach na bramkę przeciwnika. I teraz mieliśmy tego próbkę. Oto właśnie Żmuda przejmuje piłkę, zasłonięty bramkarz Kakaris nie miał wielkich szans powodzenia, przepuszcza trzeci strzał do bramki greckiej. A więc po 20 minutach 3-0 prowadzimy po strzale Żmudy. Nasi piłkarze nie rezygnują tutaj. Kiedyś w Poznaniu przed laty wygrali z Grekami 7-0. To było w meczu reprezentacji olimpijskich. Być może zechcą powtórzyć w dzisiejszym meczu ten rezultat. Albo pobić tamten rekord. Żmuda od dłuższego czasu utrzymuje się w znakomitej formie. W meczach ligowych często właśnie wychodził do przodu, strzelał. Dejna, Szarmak i Kakaris, jeszcze nadbiegający obrońca Josifidis. Przyznam się szczerze, że więcej spodziewałem się po drużynie greckiej. Jest to drużyna przygotowana dosyć starannie, ale teraz szansa dla naszej reprezentacji. Piłka jednak jest szybsza, pchana wiatrem od także bardzo szybkiego, ale jednak nie tak jak wiatr lat. No nastrój radosnego uniesienia na trybunach Stadionu Poznańskiej Warty. Prowadzimy 3-0, wprawdzie jest to mecz towarzyski międzypaństwowy, ale poważna próba przed występami w finałach Mistrzostw Świata w Argentynie. Poważniejsza niż w meczu z Luksemburgiem i nasza drużyna wykazuje bardzo dobrą formę, świetną dyspozycję w tym dzisiejszym spotkaniu. Justek. Justo. Justek potrafi strzelić z daleka. Grał kiedyś na pozycji lewoskrzydłowego. Jest to zawodnik zresztą uniwersalny. Grywał w drugiej linii na pozycji obrońcy. Stały fragment gry. Chyba Justo będzie podawał do któregoś z partnerów na polu karnym. To podkręcona piłka. Interwencja Anastasadisa. Grecy jednak dosyć kurczowo bronią dostępu do własnej bramki, popełniając jednak w tej obronie sporo błędów. Inna rzecz, że Polacy rozpoczęli od silnego szturmu, grają z dużym impetem, z animuszem. Szybko, zdecydowanie, dużo strzelają. Justo, Dejna po prawej stronie, Lato. Szarmak, no Dejna chciał się zrewanżować Szarmachowi za to podanie, z którego padła druga bramka. Mavros. Po prawej stronie Galakos. Teraz Tersanidis. Zespół grecki to mieszanka rutyny i młodości. Szansa dla Greków. Interwencja na Wałki. I drugi róg dla zespołu grającego w białych kostiumach. Papajonał. Justo. Nieco bardziej w przodzie Szarmach. Pozostali nasi piłkarze dopiero teraz wychodzą na pozycję. Próba długiego podania do Szarmacha. Znowu Justo przy piłce. Boniek. Nasza druga linia środkowa zdobywa większość piłek. Wygrywa pojedynki z Grekami. Oto interwencja strzelca bramki Żmudy. O ile mnie pamięć nie myli, to była chyba pierwsza jego bramka w meczach reprezentacji narodowej. Kiks, Bońka. Mavros. I Justek. O którym mówi się, że jest lepszy w akcjach na bramkę przeciwnika niż w destrukcji. No nawet w najlepszej drużynie piłkarskiej zdarzają się momenty słabszej gry. A to ławka naszego zespołu, trenerzy Strejlał i Gmoch.
obok Tomaszewski, Kasperczak, doktor Garlicki, który opiekuje się naszymi piłkarzami od lat, Jacek Gmoch, dosyć dobitnie podkreśla, że należy atakować. Ten gest był jednoznaczny. Dejna, Lato. Ładne zgaszenie piłki, strzał. Dosyć łatwo poradził sobie nasz skrzydłowy z obrońcą Josifidisem. Zespół grecki jest w trudniejszej sytuacji, gra pod wiatr. Sharma, Dejna. Próba szybkiego zagrania. Wymiana piłki między Sharmachem i Dejną. Lato, Szewczyk. I Mavros, dobry drybler, dobra szybkość tego piłkarza, Szmuda tam idzie w sukurs. Mavros gra w zespole lidera greckiego, greckiej ligi, AEK Ateny. Jest jednym ze skuteczniejszych zawodników w lidze greckiej. Kostrzewa dotychczas nie miał zbyt wiele pracy. Ataki Greków były sporadyczne. Ravusis wyraźnie skoczył na naszego reprezentanta. Kusto. Justek. Kirastas wybija piłkę na aut. 3-0 w meczu Polska-Grecja. Na trybunach ciągle słychać Polska gola przy piłce Sharmach. Kusto. Boniek. Szymanowski po prawej stronie, Lato. Wysokość już pola karnego. Do Sharmacha. Sharmach do Bońka. Boniek! Ale silna bomba. Szkoda, że jednak tak niecelna. Jak Państwo widzą, nasi zawodnicy bardzo swobodnie rozgrywają piłkę, nawet w sąsiedztwie bramki przeciwnika. Składne akcje. Teraz Sharmach wycofuje piłkę do Bońka i ten huknął jak z armaty. A piłka poszybowała daleko, daleko za bramkę. Papajonał, od niego rozpoczyna się ta większość akcji. Teraz Mavros. Chyba najbardziej niebezpieczny napastnik zespołu greckiego. Świetna interwencja Szymanowskiego. Dużo swobody mają nasi piłkarze na własnej połowie boiska, także w strefie środkowej. Nawałka. Szymanowski. No, krakowianie znają się na pamięć. Zmiana tempa gry. Dokładne podania. Nawałka. Lato przepuszcza piłkę do Dejny. O, Dejna sądzi, że ta piłka dojdzie do Kusty. Mavros, ten niebezpieczny zawodnik, Justek, rozpaczliwa interwencja poznaniaka, gromkie brawa i Kostrzewa. Justek jest piłkarzem bardzo szybkim. Pół godziny spotkania Polska-Grecja za nami. Tutaj publiczność skanduje nazwisko Justek. Justek to jest pupil poznańskiej widowni. Zresztą poznańska piłka jest na wysokiej fali. Lech wiceliderem rozgrywek. No a dwóch piłkarzy w tej chwili Lecha
w reprezentacji Polski. Boniek. Po lewej stronie Kusto. Znowu Boniek. Duży tłok, trzeba rozciągnąć grę. Justek właśnie przy piłce. O ten moment zawahania zadecydował. Aut bramkowy pokazuje sędzia Dimilescu z Rumunii. A to zespół Grecji, rezerwowi piłkarze i trener Panagoulias. Galakos. Nawałka. Tersanidis. I zespół Polski w ataku. Kusto po prawej stronie Dejna, jeszcze bardziej na prawo Szarma. Tutaj przy linii bocznej Lato podnoszący rękę do góry. Strzał Kusto. Na pewno na przebieg spotkania duży wpływ miała szybka utrata bramki w 11 minucie spotkania po ewidentnym błędzie bramkarza. To musi deprymująco wpływać na zespół. Ale to wysokie prowadzenie po 30 kilku minutach meczu 3-0 jest nie tylko rezultatem słabej postawy Greków, ale dobrej gry zespołu polskiego. Justek, pole karne. Opieszała interwencja obrońcy w Dejnie. To akcja Justka, szybkie wyjście z piłką, niefrasobliwość obrońców, jeszcze Szarmach, dobre podanie głową do tyłu do Dejny i po raz drugi Dejna zdobywa bramkę, po raz drugi z podania Szarmacha, a więc przy tych golach kapitana naszego zespołu ma właśnie udział popularny Diabeł. No, Dejna wyraźnie powiększył konto zdobytych bramek w reprezentacji. Ma ich w tej chwili 44 i goni lidera tej klasyfikacji Włodzimierza Lubańskiego. Szymanowski. Na pozycji prawego obrońcy pozostaje, asekurując tę pozycję, Nawałka. Teraz Lato. Właśnie Nawałka. Atakuje Mavrosa, Galakos, Papajonau, chyba na spalonym byli piłkarze greccy, sędzia nie przerywał gry, moment jakiegoś zawahania naszej obrony, w każdym razie była to sytuacja dosyć dyskusyjna. Kusto. Ardizoglu w ataku na naszą bramkę. Anastasiadis. I obok niego Nawałka, który tutaj pełni tę funkcję destruktora przy atakach drużyny greckiej. Szymanowski, Dejna, Lato, jeszcze nie zdobył bramki, Szymanowski, Lato go dojrzał, ale precyzja podania była nie najlepsza. I Boniek czekający na te strzały z dalszej odległości, jeszcze Kusto ma szansę. Trzeba wciągnąć troszeczkę Greków do strefy środkowej, rozluźnić tę kurczową obronę, ten tłok pod bramką Kakarisa. Nawałka, coraz częściej Szymanowski pozostaje
przodzie. Częste zmiany stosują nasi reprezentanci. Szewczyk ze Żmudą rozgrywają piłkę. Nawałka. Justek, coraz częściej wchodzący na pozycję lewoskrzydłowego. Nawałka. Łatwo sobie dał radę z przeciwnikiem. I róg. Nawałka, rzecz charakterystyczna, że ostatnio w lidze miał słabsze występy. Tymczasem tutaj w tym meczu z Grekami spisuje się bardzo dobrze. Tym razem Dejna jest wykonawcą rogu rzutu rożnego. Potrafi nawet strzelić gola bezpośrednio z rzutu rożnego. Justek. I... no, wydawało się, że padnie piąta bramka. Walczyć trzeba do linii końcowej boiska. Tutaj Justek zgarnął taką piłkę, która wydawała się, że musi wyjść na aut. Jeszcze główka Nawałki i niewiele brakowała, padłaby kolejna bramka dla drużyny polskiej. Boniek. Tym razem Boniek przeszedł na prawą stronę, ma obok siebie Latę. Czeka, aż nadbiegnie ten partner. Teraz Lato do tyłu, do Dejny. Dejna jednak troszeczkę zaspał tym razem. Liczył, że Lato będzie strzelał. Kusto. Szarmach. Dejna. Szewczyk. I Kostrzewa daleko poza polem karnym. Nieczęsta sytuacja na piłkarskich boiskach. Właściwie Kostrzewa miał dwa celne strzały, z czym jeden dosyć był niebezpieczny. Ale te kontrataki Greków są groźne. Oto Mavros, po prawej stronie Galakos. Mavros. I Kostrzewa. Dobrze ustawiony, pewnie wrócił piłkę. Szewczyk. Lato tuż przy linii bocznej boiska. Dejna. Ta dwójka gra na pamięć. Szewczyk. Dobrze włączył się do tej akcji ofensywnej polskiego zespołu. Nawałka. Dużo swobody mają nasi reprezentanci. Nawałka. Pole karne. Nawałka. I kolejny róg dla drużyny polskiej. Kusto będzie egzekutorem. Boniek. I Dejna, który pogonił za piłką. Szymanowski, Nawałka, Boniek, Dejna, Boniek, Dejna i zagranie ręką zawodnika greckiego. Sędzia może ukarać Greka, upomnieć Greka żółtą kartką. Na trybunach poznańskiej Warty rozlega się hasło Justek, Justek. No, poznaniak potrafi strzelić z dystansu, większej odległości. I właśnie on stoi także obok Dejny. I Kusty. Trzech piłkarzy tworzy mur zespołu greckiego. Jest tam także Boniek. Dejna
interweniuje u sędziego, pokazuje, że Grecy stoją w nieprzepisowej odległości. Nie ma tych 9 metrów i 15 centymetrów. Sędzia także nakazuje Grekom przesunięcie się. Za długo trwają te całe targi. Grecy momentalnie, kiedy sędzia odsunie się, zbliżają się do Dejny. Jak przyciągani magnesem. Justek! Oj! Niewiele brakowała kogo, by piąta bramka. Słupek! Ale jeszcze akcja Polaków. Okazało się, że poznańska publiczność zna możliwości swego pupila. Boniek. Grecy wyraźnie już po utracie tej drugiej bramki oddają środek pola. Dejna. Dobry zwód. Dejna po prawej stronie Lato. Dejna. Ma obok siebie aż 4 Greków. Boniek. Znowu Dejna. Boniek. Szymanowski. Nawałka. Bardzo rozsądne podanie. Ale niezbyt dokładne. Dejna, obok niego Żmuda, Żmuda na pozycji lewoskrzydłowego, przedziwny taniec Dejny i strzał pusty. A więc przewaga polskiego zespołu w tym spotkaniu jest olbrzymia, prowadzimy 4-0, wysoko, jesteśmy drużyną zdecydowanie lepszą, Polacy grają z dużym animuszem, rozmachem, impetem, atakują właściwie non-stop bramkę Kakarisa. Drużyna grecka nieco zawodzi, te kontry są zbyt rzadkie, głęboko cofnięta na własne przedpole bramkowe. Zespół grecki popełnia sporo błędów w obronie. Błąd bramkarza, który zawinił utratę pierwszej bramki. Przed występem tu w Poznaniu nasza kadra narodowa ćwiczyła w Warszawie na zgrupowaniu. Widać wyraźnie, że forma zespołu polskiego rośnie, ale teraz jest szansa dla Greków. Mavros, linia pola karnego, Mavros. I to chyba miało być dośrodkowanie. To nie był strzał. Piłka przeszła w dosyć dużej odległości od bramki Kostrzel. 2 minuty od zakończenia meczu. Mavros starał się chyba podawać do któregoś z partnerów wychodzących tam po prawej stronie boiska. Dokładne wyrzucenie piłki przez Kostrzewę do Bońka. To jest bardzo ważny moment rozpoczęcia w ogóle akcji. Justek, Boniek. Boniek często w Widzewie zapędza się pod bramkę przeciwnika, strzela gole. W dzisiejszym meczu ma nieco inne zadanie, na pewno Państwo zauważyli. Częściej jest troszeczkę z tyłu, jest tym piłkarzem wzmacniającym linię obronną naszego zespołu, strzelającym z dalszej odległości, ograniczającym się bardziej do destrukcji niż do ataku. Chociaż Grecy rzadko atakują. Tak więc i Boniek ma dużo swobody. Szarmach i jeszcze atakujący Szewczyk w trudnej pozycji. Warte jest to podkreślenia, że bardzo ofensywnie grają wszyscy nasi obrońcy. I Szymanowski w ostatnich 20-30 minutach wysuwa się pod bramkę Kakarisa. I teraz oglądaliśmy Szewczyka i Justek kilkakrotnie wychodził na pozycję lewoskrzydłowego. Żmuda zdobył bramkę. No futbol współczesny, ten futbol totalny wymaga pewnego uniwersalizmu od piłkarzy, właśnie gry wszechstronnej, umiejętności właśnie nie tylko w grze destrukcyjnej, ale także w ataku na bramkę przeciwnika. I taką grę starają się demonstrować na poznańskim stadionie nasi reprezentanci, którzy prowadzą w meczu z Grecją. 4-0 po strzałach Laty, Dejny, Dejna zdobył 2 bramki i Żmudy. Dejna. Mavros. Anastasiadis. I Władysław Żmuda wybija piłkę na aut. W drugiej połowie spotkania, bo ta pierwsza dobiega już końca, Grecy grać będą z wiatrem.
On będzie ich sprzymierzeńcem. Nasi zawodnicy będą w troszeczkę trudniejszej sytuacji. Papa Jonał i Hardizoglu składał się do strzału. Kusto. Hardizoglu go atakuje. Boniek. I kończy się pierwsza połowa meczu Polska-Grecja na stadionie w Poznaniu. Prowadzimy, mając dużą przewagę, 4-0. Nasz zespół miał w pierwszej połowie zdecydowaną przewagę. Grecy rozczarowali, grali słabo, nie tylko w ataku, nie tylko w drugiej linii, ale także popełniali błędy, przy czym tutaj był dosyć duży błąd bramkarza przy pierwszej bramce zespołu greckiego. Przepuścił on strzał laty w 11 minucie. Wówczas, kiedy wydawało się, że powinien tę piłkę zdecydowanie chwycić. W drużynie polskiej nastąpiły zmiany. Zszedł Lato. Nie widzę w tej chwili właśnie Laty na boisku. Jest natomiast Stanisław Gzil z zabrzańskiego Górnika. Napastnik rutynowany, doświadczony, który debiutuje w reprezentacji. Jest także na boisku z numerem 13 Kwaśniewski z opolskiej Odry. Jest to jego drugi występ w reprezentacji narodowej, z tym, że ten pierwszy trwał bardzo krótko. Grał kilkanaście minut meczu z Luksemburgiem. A więc dotychczas nie ma na swym koncie całego spotkania w reprezentacji rozegranego. Zaraz sprawdzę, kogo zastąpił Kwaśniewski. Nie widzę. Nie widzę Dejny w tej chwili na boisku, a więc w miejsce Dejny wchodzi Kwaśniewski. No, prowadzenie 4-0 pozwoliło trenerowi Gmochowi na dokonanie tego typu zmian. Lato i Dejna to zawodnicy z podstawowego składu naszej reprezentacji. Trzeba także próbować innych piłkarzy, tym bardziej, że jesteśmy w okresie przygotowań do Mistrzostw Świata i tego typu spotkania, jak to dzisiejsze, mają właśnie rozstrzygnąć, kto pojedzie na Mistrzostwa Świata w Argentynie. Ciekawy właśnie, jak będą spisywali się Kwaśniewski, zawodnik o dobrych warunkach fizycznych, silny, bramkostrzelny, no i Gzil, który także należy do czołowych strzelców naszej ekstraklasy. Piłkarz również doświadczony, właśnie on w tej chwili przy piłce. Stara się ograć tam Kyrastasa i niewiele brakuje, tak, Kusto, wspaniała szansa, jeszcze raz Kusto, jeszcze Boniek, pusta bramka, Boniek, 5-0. Okazało się, że ten bieg naszego reprezentanta Gzila bardzo opłacał się, jeszcze tam Kusto. No i rozpoczynamy drugą część spotkania od mocnego uderzenia. Oto Kusto, który tam uwikłał się w pojedynek, stracił równowagę, ale był na miejscu Boniek, strzelił między dwóch obrońców i jest 5-0. Piąta bramka Bońka w reprezentacji. A więc ze spokojem możemy obserwować drugą połowę meczu. Przewaga drużyny polskiej jest olbrzymia, pomimo że opuścili boisko Lato i Dejna. Kontuzja Anastasadisa. Przed meczem trenerzy obu zespołów uzgodnili, że można dokonać zmiany 5 piłkarzy, w tym bramkarzy. Nasza reprezentacja narodowa meczem z Luksemburgiem rozpoczęła cykl przygotowań do Mistrzostw Świata meczami międzypaństwowymi. Tych spotkań międzypaństwowych ma być 5. No troszeczkę ten plan popsuli Peruwiańczycy, którzy nie przyjeżdżają do Europy i nie będzie meczu Polska-Peru w naszym kraju. Szukamy w tej chwili rywala, szukamy przeciwnika. Polski Związek Piłki Nożnej przeprowadzał rozmowę reprezentacją Związku Radzieckiego, pertraktujemy także z Rumunami i w
ciągu najbliższych 2 tygodni trzeba znaleźć tego partnera, bo takie są założenia szkoleniowe naszych trenerów. Zresztą ta próba tutaj w Poznaniu nie jest jedyną. W Maroku przecież występuje nasza druga reprezentacja. Tam są także piłkarze, którzy są brani pod uwagę, jeżeli chodzi o występy na Mistrzostwach Świata. Grają tam przecież Kukla, Mowlik, Gorgon, Janas, Sobczyński, Rudys, Sobol, Sybis, Terlecki, Kapka, a więc zawodnicy w kręgu zainteresowań naszych szkoleniowców. Podobnie także z Grekami, tyle tylko, że w Grecji gra nasza reprezentacja młodzieżowa do lat 21 i tam grają Motyka, Baran i Sobieski. W sumie więc jest to przegląd prawie 70 piłkarzy. Justek. W drużynie greckiej także nastąpiła zmiana. Z numerem 16 w tej chwili występuje Orfanos, to jest napastnik. Jest także z 14 Karavitis, piłkarz drugiej linii. Osobiście jestem rozczarowany grą Greków, dlatego że nie jest to mecz tylko towarzyski, międzypaństwowy. Jest to przecież poważna próba nie tylko dla zespołu greckiego. Szansa, Szarmach i dosłownie niewiele brakowało. Szarmach w typowym dla siebie stylu, takim szczupakiem starał się zmusić do kapitulacji bramkarza Kakarisa. Powracam do poprzedniej myśli. Grecy przygotowują się przecież do eliminacji Mistrzostw Europy. Niedługo grać będą z Finlandią, grają także ze Związkiem Radzieckim, Węgrami, a więc rewanż za eliminację Mistrzostw Świata. I właśnie ten zespół przygotowywany jest do tych występów. Trenerzy w Grecji myślą bardzo poważnie o odniesieniu sukcesu. Poważnie odmłodzili tę drużynę. Sporo jest piłkarzy młodych, 20-kilkuletnich. Jest 2 19-latków w tej kadrze, która przyjechała tutaj do Polski. Orfanos łatwo uwolnił się od opieki naszych reprezentantów, ale świetna parada pod strzewy. Duże brawa dla naszego bramkarza, który lubuje się w grze na przedpolu. To jest ta jego mocniejsza strona, chociaż nie można powiedzieć, że w bramce na linii bramkowej jest słabszy. No, bramki nie ma, tam wcześniej był gwizdek sędziego pana Konstantina Dimilescu. Kwaśniewski, Papajonał obok naszego reprezentanta, teraz Josifidis, do Szymanowskiego podanie. Kwaśniewski i rzut rożny. W drużynie greckiej w miejsce Ardizoglu wszedł Orfanos z 14, w miejsce Tersanidisa Karavitis. No, mnożą się błędy naszej obrony, teraz jednak rzut karny dla drużyny greckiej, a więc postrzewa przed poważną próbą podczas debiutu w naszej reprezentacji międzynarodowej. Jeszcze raz ta sama sytuacja, faul naszego reprezentanta, podcięcie Greka na polu karnym, no i decyzja sędziego jest nieodwołalna. Prowadzimy 5-0 i szansa dla drużyny greckiej. Kostrzewa na linii bramkowej. Troszeczkę zmylił go Orfanos, który był wykonawcą tego rzutu karnego i w tej chwili rezultat 5-1. Jeszcze raz ta sytuacja. Nasz bramkarz rzucił się troszeczkę w lewą stronę.
Teraz poszedł już śmiało na lewo, tymczasem Orfanow strzela przeciwległy róg. Dobry zwód. No bramkarz przy rzutach karnych ma niewielkie szanse. Statystycy obliczają to dokładnie. Jest to po prostu szansa podobno 1 na 100. Używając tutaj wymownego przykładu. Odległość od bramki niewielka. Bramka przecież szeroka. Bramkarz musi tkwić na linii bramkowej. Aż do momentu, w którym piłkarz wykonujący rzut karny dotknie piłki. Gzil. Kwaśniewski. Boniek. Kusto po prawej stronie. Kwaśniewski. Szarmach. O, sporo piłkarzy greckich przeszkadzało mu. Nawałka. Kwaśniewski. Kusto. Nikt nie skorzystał z tego dośrodkowania. Justek. Cała seria dośrodkowań. No troszeczkę przesadził Kusto. Powinien strzelać. Tymczasem starał się jeszcze podać do partnera. Kusto. Justek. Zil. Justek. No, Justek ma niewielki staż w reprezentacji. Zil debiutuje. Nie trudno tego typu nieporozumienia. Kakaris zapowiada bardzo dalekie wybicie. Przypominam, że Grecy teraz grają z wiatrem. Szewczyk. Żmuda. Pogoda słoneczna, ale dosyć zimno, stąd te kaptury na głowach naszych szkoleniowców. Wiatr jest bardzo dokuczliwy. Kerastas. Gzil. Orfanos. Dobre podanie. Kostrzewa. Okazuje się, że niesamowicie sprawny jest nasz reprezentacyjny bramkarz. W dużej opresji wyszedł obronną ręką. Szarmach. Aut jednak dla drużyny greckiej. Justek. No wydaje mi się, że jest to okres troszeczkę słabszej gry naszej reprezentacji. Szybko zdobyli Polacy 5. bramkę. Potem ten gol po faulu Szewczyka z rzutu karnego dla Greków. I Grecy troszeczkę teraz przygniatają. Oni są stroną atakującą. Inna rzecz, że gramy jednak bez Dejny, głównego reżysera naszego zespołu, a także bez Laty, zawodnika, który świetnie sobie radzi nie tylko w akcjach ofensywnych, ale także w grze destrukcyjnej. Kolejna zmiana w drużynie polskiej. Opuszcza boisko Szarmach, a jego miejsce zajmuje
Włodzimierz Mazur z Sosnowieckiego Zagłębia, król strzelców ubiegłego sezonu naszej ligi, a więc wypróbowany będzie kolejny piłkarz w dzisiejszym spotkaniu. Zil, Karavitis stara mu się przeszkodzić, Szewczyk, Mazur, Szewczyk, obok niego Gzil, Mazur, no chyba nie rozgrzany, przepuścił piłkę, chociaż podanie Szewczyka było dosyć dokładne. Krastas z Olympiakosu Pireus. Trener Panagoulias oparł swój zespół na czołowych drużynach Ligi Greckiej. Tutaj jest czterech piłkarzy z drużyny lidera AEK Ateny. Jest czwórka także z PAOK Saloniki. Trójka zawodników z Olympiakosu. Jeden piłkarz z Panathinaikosu. No i bramkarz zespołu słabszego, Panionis, ale bramkarz cieszący się bardzo dobrą opinią. Okazuje się, że każdemu może się przytrafić wypadek przy pracy, taki jak zdarzył się właśnie Kakarisowi w 11 minucie tego spotkania. Justek. Gzil przy linii autowej. Podanie do Mazura. Mazur jest w tej chwili na pozycji środkowego napastnika. Kwaśniewski, Gzil. Boniek, który teraz częściej wychodzi do przodu. Kusto. Nikt z Greków mu nie przeszkadzał. Dopiero teraz podbiega do niego Josifidis. No, mocna piłka, ale Gzil się nie zorientował. Zresztą silnie uderzona. Szybko wyszła poza obręb boiska. Karavitis. Anastasiadis. I obrońca Josifidis w ataku na naszą bramkę. Papajonał strzelał. Coraz częściej w tej drugiej połowie Grecy atakują bramkę polską. Być może jest to dobre ze względu na to, że w większej próbie ognia zostanie poddany nasz debiutant, bramkarz Kostrzela. 17 minut drugiej części za nami. Prowadzenie wysokie. O rezultat meczu na pewno możemy być spokojni. Chodzi teraz o wypróbowanie pewnych koncepcji naszych szkoleniowców. Orfanos. Papajonał. Josifidis. Anastasiadis. Żmuda. Nawałka, Boniek i Żmuda wysuwa się do przodu. Idzie pod bramkę przeciwnika. Chwalono go za grę obronną, destrukcyjną. Twierdzono, że głównym jego mankamentem jest właśnie nieumiejętność atakowania przed pola przeciwnika. I Żmuda właśnie pracuje nad tym elementem wyszkolenia piłkarskiego. Zresztą pracuje z dużym powodzeniem, czego przykłady mamy w dzisiejszym spotkaniu. Bramka zdobyta, wyjścia do przodu z piłką. Justek atakowany przez Orfanosa. Szewczyk i Kostrzela. Żmuda. Justek. Nawałka. Papajonał. 37 rok życia. Świetna forma. No i trener zespołu greckiego, który poważnie odmłodził swój zespół w 80%, jednak powołał tego zawodnika i chce właśnie, aby on kierował grą swego zespołu.
Kwaśniewski. Mazur. Szymanowski po prawej stronie Kusto. Josifidis wraca. Tutaj Gzil pędzi. Pędzi także Mazur na środku pola karnego. Długa piłka do Gzila. Gzil w akrobatycznej sytuacji stara się zaskoczyć bramkarza Kakarisa. W powietrzu starał się strzelić. No, Gzil jest piłkarzem doświadczonym. Właściwie w tym spotkaniu debiutanci mają średnią wieku około 28-9 lat. Gzil już jest piłkarzem 29-letnim. Żmuda ma 28 lat. Kostrzewa należy do młodszego pokolenia piłkarskiego. No ale Justek, który przecież niewiele grał w reprezentacji, jest zawodnikiem 30-letnim. Właśnie Justek. Karavitis. Mazur. Kusto. Kwaśniewski. Więc tempo akcji drużyny polskiej jest dużo wolniejsze niż w pierwszych 45 minutach. Nasi reprezentanci wówczas, kiedy grali w tym zestawieniu z Latą, z Dejną, z Szarmachem, często grali z pierwszej piłki szybko, z polotem. Teraz jednak piłkarze przetrzymują dosyć długo piłkę. Justek odważnie, ale dosyć ryzykownie. Znowu Justek. Dośrodkowanie. Dobre. Kwaśniewski, Kwaśniewski. Teraz Boniek. I piłka nadal u Polaków. Gzil po lewej stronie ma Justka. A Justek już nieco automatycznie wrzuca te piłki na pole karne. Boniek, Żmuda. Żmuda, wycieczka na połowę drużyny greckiej. Żmuda, podanie do Mazura. Mazur czeka, że ustawią się partnerzy. Teraz stara się zaskoczyć bramkarza Kakarisa. Bardzo chytre zagranie Mazura. Zauważył, że bramkarz grecki wysunął się troszeczkę za daleko przed bramkę. No, coraz bardziej wątpię w te wysokie umiejętności zawodnika greckiego. Poprzedzała opinia reprezentanta Grecji, że jest świetnym bramkarzem. Ten błąd, ta pierwsza bramka, której na pewno mu nie wybaczą koledzy. Teraz ta sytuacja bardzo niepewna. Przerwa w grze. Sędzia spogląda na zegarek. I trybuny już nieco ucichły. Nie reagują już tak impulsywnie na akcje drużyny polskiej, które są mniej widowiskowe, mniej atrakcyjne niż w pierwszej połowie spotkania. Sędzia pokazuje, że doliczył czas przerwy, a kontuzji doznał środkowy obrońca Ravusis z AEK Aten. No, dzisiejsze spotkanie to cała seria ćwiczeń dla Kusty w egzekwowaniu rzutów rożnych. Galakos, Szewczyk, Firos. Gzil. Nawałka. Gzil, Justek, ale gra jakoś utknęła tutaj w tym punkcie boiska.
Galakos, teraz Karavitis. Gzil. Który chyba w tym spotkaniu nie czuje się najlepiej w tym towarzystwie tutaj wśród pozostałych reprezentantów. Zresztą w Górniku Zabrze jest środkowym napastnikiem, często biegający po skrzydłach, wychodzącym na pozycję skrzydłowego. Tutaj jednak jest na pozycji lewoskrzydłowego i chyba nie najbardziej mu ta pozycja odpowiada. Szewczyk. Mazur zostawił piłkę na wałce. Kwaśniewski. Dużo jednak jest przypadkowych zagrań, jakichś takich niepewnych w tych poczynaniach Polaków w tej drugiej połowie. Chyba ta druga część najlepiej przekona nas o wartości takich zawodników jak Dejna, Lato czy nawet Szarmach. Boniek. Kwaśniewski. Szymanowski. Kusto. Szymanowski, Kusto, chyba nie do niego była adresowana piłka, przypadkowo odbił. To była próba dośrodkowania na pole karne. Justek, Boniek, atak pozycyjny drużyny Polski, długo rozgrywamy piłkę. Gzil, obok niego Justek. Gzil ma obok siebie dwóch Greków. Piłka wyszła już poza boisko. W tej chwili na boisku nie ma lidera, piłkarza, który poprowadziłby, pokierowałby grę drużyny polskiej. Myślę, że pewne kwalifikacje do właśnie takiego liderowania ma Boniek, ale jak na razie nie za bardzo mu to wychodzi, chociaż świetnie teraz radzi sobie z piłką i... wychodzi ona jednak daleko od bramki. Częste zmiany z pozycji stosowane w pierwszej połowie przez naszych reprezentantów. Gra z pierwszej piłki, z pierwszego uderzenia, skrzydłami ataki, długie podania w wykonaniu Dejny, czy Laty, czy Szarmacha. To wszystko powodowało duże zamieszanie w szeregach Greków. Teraz właśnie tych elementów brakuje i stąd gra bardziej wyrównana podczas spotkania tutaj w Poznaniu. Chociaż prowadzimy 5-1, ale w ataku Grecy. Orfanos, Karavitis. Strzelec bramki z karnego i Kostrzewa pogonił za piłką. Justek. Gzil. Justek. Mazur. Atak. Troszeczkę tam popychają się rękoma obydwaj zawodnicy. Obydwaj chyba przekraczali przepisy. Nie było to tak zwane remplowanie, atak barkiem w bark. Szymanowski. Nawałka. Papajonał. No Grecy na pewno mają dużo lepszy okres gry w tej drugiej części spotkania. Nawałka, Kusto. Kolejny zawodnik grecki rozgrzewa się po drugiej stronie boiska. Kwaśniewski. Kusto. Kwaśniewski. Gra Polaków w tej drugiej części jest bardziej statyczna. Częściej oglądamy tego typu akcje, ataki pozycyjne. Kusto. Kwaśniewski powinien strzelać. Jeszcze podanie do Kusty. O, jedno podanie za dużo. No, ale są to piłkarze mało doświadczeni. Niewiele występów w reprezentacji. Stąd może brak śmiałości w podejmowaniu decyzji. Firos.
Rzut wolny pośredni. Tutaj sędzia zastosował przepis o czterech krokach albo kilku sekundach, które potrzebne są na wybicie. Chociaż na naszych ligowych boiskach często o tym przepisie się zapomina i zezwala się bramkarzom na troszkę na przedłużanie tego wybicia, tego momentu wybicia. Decyzja sędziego rumuńskiego jest jednoznaczna. Rzut wolny pośredni z pola karnego. No i jest to dobra nauczka dla naszych reprezentantów, bo na Mistrzostwach Świata w Argentynie sędziowie mogą właśnie na ten przepis zwracać uwagę, być uczuleni. Ciekawy jestem, jak ten stały fragment gry rozwiążą Grecy. Anastasidis, obok niego Papajonał, tutaj po prawej stronie Orfanos. Krótkie podanie, strzał Kostrzewa, fantastycznie obronił, chociaż Grek strzelił sam środek bramki, no ale dobry bramkarz zawsze ma szczęście, szczęście po prostu mu sprzyja. No więc Kostrzewa ma także możliwość pokazania swoich kwalifikacji. Szymanowski, który pełni funkcję kapitana, pociesza teraz naszego bramkarza. No a tutaj ta sytuacja po rzucie wolnym pośrednim wykonywanym przez zespół grecki. Kyrastas. Podanie do Papajonał i aut bramkowy. Nawałka, Boniek, po prawej stronie Szymanowski, do Kusty, Kwaśniewski, ma troszeczkę swobody, teraz Kusto, szybsza akcja zespołu polskiego, Kusto, tam jest Szymanowski, Kusto, dobre prowadzenie piłki, jak tę akcję zakończy, czy będzie celne podanie, nie, nie ma ani strzału, ani celnego podania, to jest ta właśnie niedoskonałość Kusty, stąd na pewno wątpliwości naszych selekcjonerów, naszych trenerów, czy właśnie powołać tego zawodnika do reprezentacji narodowej. Świetna pierwsza część akcji, właściwie wykonana ona w 80%, potem brak tej przysłowiowej kropki nad i. Orfanos. Dosyć ryzykowny wyrzut piłki ręką przez Kostrzewę. Teraz Gzil. No, Grecy pokazują jak gdyby drugie oblicze, ale przyczyną tego wszystkiego jest także fakt, że nasza reprezentacja gra słabiej, a teraz pięknym strzałem popisał się lewoskrzydłowy, o którym dużo mówiło się, że jest świetnym zawodnikiem, Mavros, i jest wynik 5-2 dla zespołu polskiego. Oto Mavros otrzymuje podanie z ostrego kąta, uderza piłkę lewą nogą, Kostrzewa przy prawym słupku bramki, tymczasem strzał w długi róg i jest 5-2, a więc 5-0 robi się 5-2 po strzale Mavrosa. A do zakończenia spotkania pozostało jeszcze 10 minut. No i ta końcówka nie jest już tak pomyślna jak pierwsza część tego spotkania, w którym Polacy zademonstrowali bardzo dobrą formę. Teraz już jest dużo słabiej, no ale wpływ na to mają przede wszystkim zmiany na boisku. Prowadzenie zawodników rezerwowych, tak zwanych dublerów. Zil
Kwaśniewski. Boniek. Szewczyk. Mazur. Justek. Kwaśniewski. Może teraz zobaczymy szybką, składną akcję Polaków. Kwaśniewski. Mazur. No, w ogóle nie zauważył rywala, który mu tam przeciął drogę i zagrodził dostęp do piłki. Żmuda. Gzil. No, przegrywa pojedynek z Kyrastasem. Grecy w tej chwili atakują większą siłą, trójką, piątką zawodników. W pierwszej połowie jednak te ataki były sporadyczne. No ale to rezultat także gry destrukcyjnej naszego zespołu. Przewagi w strefie środkowej boiska, jaką wywalczyła drużyna polska w pierwszych 45 minutach spotkania. Szewczyk. Papajonał. Anastasiadis. Nawałka, Boniek, po lewej stronie Mazur, tutaj wzdłuż linii bocznej boiska pędzi Gzil, Mazur i na spalonym. Kolejni zawodnicy rezerwowi naszej reprezentacji rozgrzewają się. Być może, że w końcowych minutach spotkania zobaczymy jeszcze innych piłkarzy. Mazur, Kwaśniewski, Boniek. No często tym piłkarzom, którzy występują w drugiej połowie, zdarzają się tego rodzaju zagrania. Brak zgrania po prostu, nieporozumienia. Zawodnicy z różnych klubów, chociaż ćwiczą przecież razem na zgrupowaniach. Niebezpieczeństwo pod naszą bramką. Szewczyk i Szymanowski. Kusto. Szewczyk. Nawałka. No, kilkumetrowy spalony. A więc przebieg spotkania jest troszeczkę podobny jak w Luksemburgu. Tam także Polacy bardzo szybko objęli prowadzenie. Oto Maculewicz rozgrzewający się tutaj obok reklam. Szybko zdobyli prowadzenie, no ale potem strata w meczu z Luksemburgiem bramki. Teraz straciliśmy dwie bramki, przy czym no, ten brzemienny w skutkach wpływ na przebieg spotkania miały zmiany, zejście z boiska Dejny, Laty, a także kilka minut później Szarmacha. No zresztą zespół grecki także przeprowadził zmiany. Wydaje mi się, że Karavitis i Orfanos grają bardziej żywiołowo, bardziej bojowo niż grający w pierwszej połowie Tersanidis i Ardizoglu. Niebezpieczny strzał, taki szczur płaski. Justek. Gzil. Szewczyk do Kostrzewy. W pierwszej połowie przeważaliśmy pod każdym względem. I pod względem wyszkolenia technicznego, szybkości. Wygrywaliśmy powietrzne pojedynki główkowe. Graliśmy z rozmachem, szybko. W drugiej części już tej różnicy nie widać. Walka jest bardziej wyrównana. Częściej toczy się nawet gra na naszej połowie boiska.
a to trener zespołu greckiego, Panagoulias, który przed 4 laty także prowadził zespół narodowy Grecji, wówczas kiedy na miesiąc przed Mistrzostwami Świata w Republice Federalnej Niemiec graliśmy z Grekami w Warszawie, wygraliśmy 2-0, był to dobry omen dla polskiego zespołu, wówczas trener ten właśnie powiedział, że gracie lepiej od Brazylijczyków, z którymi myśmy zremisowali. I należy sądzić, że być może właśnie ten trener przynosić będzie szczęście naszej drużynie narodowej. Mavros, strzelec drugiej bramki dla Greków, teraz Papajonał, tutaj na środku Luka, jeszcze Karavitis, Orfanos na spalonym i będzie rzut wolny pośredni wykonywany z naszego pola karnego. Jeszcze 5 minut do zakończenia spotkania. Myślę, że ci zawodnicy rezerwowi, którzy tak zapalczywie rozgrzewali się i gorąco pod tymi reklamami, nie wejdą już na boisko. Za tydzień czeka nas kolejny występ naszej reprezentacji, mecz z Irlandią. Myślę, że zespół Irlandii, jeżeli przyjadą piłkarze grający w zawodowych klubach Ligi Angielskiej, jeżeli oni przyjadą, będzie trudniejszym przeciwnikiem niż Grecy, bo zwłaszcza pierwsza połowa w dzisiejszym spotkaniu w meczu z Grekami rozczarowała nas. Postawa ich była dosyć słaba, popełniali sporo błędów, bronili się. No, inna rzecz, że nasi reprezentanci grali jednak bardzo dobrze. Przekonaliśmy się o tym, obserwując zwłaszcza drugą część. Sędzia pokazuje, że przedłuży czas gry o 1 minutę po tym dosyć niesportowym zachowaniu się piłkarza greckiego, który po gwizdku strzelił do naszej bramki. No, ale skoro nie strzela się tych bramek zbyt wielu w czasie meczu, to trzeba sobie troszeczkę poćwiczyć w przerwach. No, publiczność troszeczkę się ożywiła, czeka na jakiś zryw Polaków. Przyjemnie byłoby zakończyć jakąś bramką to spotkanie. Zatrzeć może to mniej korzystne wrażenie w drugiej połowie meczu. Szybki atak Greków. Galakas. Nawałka straci piłkę. No i chytry strzał Mavrosa. Niebezpieczny strzelec tego piłkarza. W sumie na pewno był to pożyteczny sprawdzian naszej reprezentacji. Grecy byli wymagającym przeciwnikiem od drużyny Luksemburga, ale chyba nie tak bardzo, jak spodziewaliśmy się tego. Trener Gmoch i jego koledzy szkoleniowcy poddali próbie kolejnych piłkarzy. Debiutowali Kostrzewa, Szewczyk, Gzil, wystąpił po raz drugi Justek, a także inni piłkarze mający niewielki staż w naszej reprezentacji, jak Nawałka czy Kusto. Ta druga część meczu dużo mniej ciekawa i lepsza zdecydowanie dla Greków, przekonała nas jeszcze raz, jaką wartość posiadają tacy zawodnicy rutynowani, doświadczeni jak Lato, Dejna i Sharma. Kusto, pole karne, obok niego Mazur, Kusto strzela wprost w nogi zawodnika greckiego. Przed naszą reprezentacją kolejne przygotowania do następnego meczu międzypaństwowego. Obserwujemy grę na naszych krajowych boiskach, ale myślami jesteśmy już w Argentynie, podobnie jak większość piłkarzy, którzy walczą o nominację do naszej reprezentacji narodowej. Do 16 kwietnia musimy podać 40-osobowy skład kadry, no a potem do 1 maja trzeba wybrać 22 piłkarzy, którzy wyjadą na Mistrzostwa Świata. I wszystkie tego rodzaju spotkania, takie jak to właśnie, w którym prowadzimy 5-2, są podporządkowane temu celowi. Mavros, sędzia liniowy, sygnalizuje pozycję spaloną. Szymanowski i Kostrzewa.
No myślę, że debiut Kostrzewy można uznać za udany. Pokazał tutaj duże możliwości, chociaż rywali ma niemało. Poza Tomaszewskim, który jest na pewno pierwszym naszym bramkarzem, są także inni dysponujący wysokimi umiejętnościami. W każdym bądź razie Kostrzewa to reprezentant tego młodego pokolenia bramkarskiego. Wielokrotnie grał w reprezentacji do lat 21, w reprezentacji juniorów, więc ma ten staż w różnych reprezentacjach i tutaj dzisiaj pokazał się z jak najlepszej strony. W sumie zwycięstwo naszej drużyny jak najbardziej zasłużone, chociaż no chciałoby się, aby nasi reprezentanci grali przez całe 90 minut tak jak w pierwszej połowie meczu. Kusto, obok niego Mazur na środku pola karnego i bramkarz Kakaris tutaj popisuje się powietrzną paradą, a więc ożywienie w końcówce tego spotkania. Nasi piłkarze grający w pierwszej połowie skutecznie paraliżowali poczynania Greków w środkowej strefie boiska. Rozbijali te nieśmiałe ataki, zdobyli dużą przewagę po prostu na boisku, przeważali i tę przewagę udokumentowali zdobyciem w pierwszej połowie czterech bramek. Prowadziliśmy 4-0 po strzałach Laty, dwóch golach Dejny i strzale Żmudy, potem Boniek podwyższył na 5-0, no ale w końcówce Grecy zdobyli pierwszego gola z rzutu karnego wykonywanego przez Kara Witisa i następnie Mavros zdobył drugą bramkę, a więc 5-2. Takim rezultatem zakończy się chyba za chwilę, tak, mecz pomiędzy Polską i Grecją. Zwycięstwo zasłużone, dało ono dużo do myślenia naszym szkoleniowcom, przekonało nas o wartości niektórych piłkarzy. I to już wszystko ze stadionu Poznańskiej Warty, skąd mówił Andrzej Zydorowicz, halo, proszę studio w Warszawie.